23 sierpnia wspominamy błogosławionego Raimunda Grimaltos Monlor, zakonnika i męczennika. Raimund urodził się 3 marca 1861 roku w prowincji Valencia na wschodzie Hiszpanii. W wieku 29 lat wstąpił do zgromadzenia księży jezuitów. Pracował u nich jako ogrodnik, znał tę pracę z rodzinnego domu, od dziecka pomagał ojcu w rodzinnym gospodarstwie. Raimund był pokornym, pracowitym, cierpliwym bratem zakonnym. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii, 23 lipca 1936 roku milicjanci wtargnęli do domu, w którym mieszkali zakonnicy. Aresztowano ich, a wśród nich także brata Raimunda i umieścili w prowizorycznym więzieniu. Miesiąc później brat Raimund wraz z kilkoma zakonnikami został rozstrzelany 23 sierpnia 1936 roku, dlatego że był zakonnikiem i że wyznawał wiarę w Pana Jezusa. Miał 75 lat. Został beatyfikowany 11 marca 2001 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Raimund aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.